Jeszcze trudno myśleć, że kobieta to też zwierzę. Takie samo jak córka psanka. Jego imię Artur, 24 na karku. Podjeżdżał bok, kosił sos, mieszkał koło parku. Miał sukę Artur, ule, konkretną maniurę, lecz nie w każdym szczególe. Szkoda, że jej uległ brat mój. Poznali się dość dawno, gdzieś na wiejskiej dyskotece. Potem zdjęcie w internecie poszło łatwo przecież. Marzył o takiej kobiecie, odkąd skończył 13-ka. W przeszłości nie zaznał miłości, tylko poprawczaka. Zaciśnięte pięści, problemy na karki, tak. Mijały lata, brat przywitał brata, fakt. Pawła znał od dawna, w sumie od mało lata. Paweł mało z nim latał, teraz nadrabia lata. Poszedł w plancie, kasa łata do wyjęcia za auta. Taka opcja akurat, to przyjemność dla Artura. Becel cieli na furach, euro płacił im tu raz. A co na to Ula? Była dumna z Artura. Artur czule ją przytulał, czuł szczęście u jej boku. Snu w planach zaręczyny z Ulą jeszcze w tym roku. Tymczasem ona podniecona tylko liczyła dochód. On mówił jej kocham, ona fajny masz ten samochód. To nie kobieta, lecz bestia. Jest zimną materialistką. Jej rozkosz łamanie serca na końcu zabiera wszystko. To nie kobieta, lecz bestia. Jest zimną materialistką. Jej rozkosz łamanie serca na końcu zabiera wszystko. Z czasem Arci zrobił ciężką kasę. Kupił willę i basen, Uli kupił C-klasę. Ich domek letniskowy był ich małym pałacem. Ula żyła jak w bajce, wszak jej życie ma klasę. Ona była jego muzą, przy niej czuł się jak facet. On wiernie jej służył, wyłożył serce na tacę. Ona miała za dużo, nie narzekała mu raczej. Dla niej był zarobasem, źródłem dochodu, balasem. Rzadko był w domu, więc czasem odwiedzał ją Paweł. Często nawet brał na wyprawę w miasto na kawę. A ona się żaliła, że to życie nieciekawe. Artur stale, kosi szmale, zrobi wałek na wale. W domu nie ma go wcale, pieniądze to nie wszystko, ale Paweł był ziomalem, był jej dobrym kolegą. Pierwszą raję koksów dupiła z nim. No i co z tego, przecież to jest nic złego. Trzeba w życiu próbować wszystkiego. Głos zabrało ego, ale to gadka znana. Syndrom narkomana, Ula przez Pawła wjebana. Wieczorem, gdy zmęczony Arci leżał przy bawie, szepła, nigdy się nie zostawi. Uwierzył jej prawie. To nie kobieta, lecz bestia. Jest zimną materialistką. Jej rozkosz łamanie serca na końcu zabiera wszystko. To nie kobieta, lecz bestia. Jest zimną materialistką. Jej rozkosz łamanie serca na końcu zabiera wszystko. Pewnego wieczoru, gdy wcześniej wrócił do domu, myślał zrobię niespodziankę mojej róży z betonu. Lecz to co tam zobaczył, wnet wybiło go z toru. Wbił do salonu, sto zużytych kondomów. Cios wbił do sypialni, tam na moment się zaciął. Gdy Pawłowi jego pani opierdalała felatio, gołymi rękami ciężko rozjebał mu gardło. Wszak boli, gdy ranisz, przez to odprawię ci hardcore. Suka odeszła, jaki był tego finał? Ku większemu nieszczęściu zeznaniami obciążyła. Sąd przybył kryminał, czyja wina sąd przeklinał. Ona jeszcze odwiedziła go po zamknięciu sprawy. Wniosła pozew o podział jego majątku. Nawet to nie w porządku, babę jarał biznes, ale szukała suka intratnego związku. Dalej ostatnie słowa jej brzmiały: bogactwo psuje, powinieneś to wiedzieć. Do widzenia, dziękuję. Po depresji wybucha, w końcu nasmarował list. Pisał, że wita kosucha, że pierdoli, nie chce żyć. Wpisany na widzenia, odwiedziłem brata, by powiedział mi kruka. Tej posłuchaj, dałem kawał serducha. Dałem wszystko, a tu muka. Jak mogła mnie oszukać, nie zostawiła nic. To to suka, Bela, mówiłem ci. To nie kobieta, lecz bestia. Jest zimną materialistką. Jej rozkosz łamanie serca na końcu zabiera wszystko. To nie kobieta, lecz bestia. Jest zimną materialistką. Jej rozkosz łamanie serca na końcu zabiera wszystko.